Siemanko, witajcie na kanale Git, z Wami Doman i Jazon. Zapraszamy na test nowości od Hamy, a konkretnie głośnika, łamane na głośników Twin 2.0. Mimo że jesteście ujki, daliście mi najwięcej łapek, to i tak Wam opowiem suchara. Co mówi piłkarz, gdy wchodzi do fryzjera? Gol! No to zaczynamy kolejnym sucharem. Na salę sądową wbiega dwóch zdyszanych mężczyzn. Sędzia pyta, panowie biegli? Nie, świadkowie. To do zestawu zajrzyjmy i od tego zacznijmy właściwy nasz test. Zadecyduję jeszcze, czy suchar Jacksona zostanie wycięty, czy zostawiony w tym ujęciu. W zestawie mamy, tak się zasuszysz, już sam się musiał napić. W zestawie mamy, ciekawym zestawie, bo tak inaczej nam to podano niż zazwyczaj głośniki. Od razu będziemy mogli sobie podejrzeć przez prześwitujący plastik, jak ten głośnik wygląda. Na pudełku trochę informacji, jakaś imprezka, specyfikacja techniczna na jednej z krawędzi. Dobra, jak już skończyłem ten szał z pudełkiem, to mamy tutaj też głośnik. Za chwilę opowiemy o jego konstrukcji, bo jest naprawdę bardzo interesująca. Małe pudełeczko, a w pudełeczku kryje się instrukcja obsługi wraz z taką dłuższa i krótsza instrukcja, tak można powiedzieć, no bo możliwości tego głośnika są całkiem ciekawe. Jedna jest bardziej obrazkowa, czyli dla nas. A mamy też czerwony przewód USB-C. I nie jest to jedno USB-C, ale dwa USB-C, bo mamy tutaj, z racji, że jest to Twin 2.0, dwa głośniki, które łączą się w jeden głośnik i te dwa głośniki możemy jednocześnie z tego kabelka od razu ładować. Taki transformer. Tak, może transformować. No i to taki właśnie zestawik jest. Bumblebee. Wszystko, co potrzebne. Przemalujmy go na żółto i nazwijmy go Bumblebee. Musimy zrobić kiedyś taki personalizowany głośnik, zaszprajować go jakoś ładnie. No ale to ty jesteś graficiarzem, to ty go zaszprajujesz. Ja jestem już emerytowany. No to co? To zawsze fachu w ręku został. Fachu w ręku. Jak nazywa się rozmowa wędkarzy? Nie mam pojęcia. Pogawędka. Pogawędka! Pogawędka! Nie pogawędka. Nie wiem sam co powiedziałem, kurwa. Nie rozumiem ja! Wspominałem na początku naszego testu, że to głośnik łamany na głośniki, bo jest to dosyć nietypowa konstrukcja i pierwszy raz coś takiego na naszym kanale, chociaż podejrzewam, że pewnie już gdzieś tam, może nawet Wy widzieliście w przeszłości podobne modele, ale my nie. Na pierwszy rzut oka taki troszkę Tronsmartowy, troszkę JBL-owy. To prawda, mogłoby się wydawać. Taki flip na koksie. Flip na koksie albo Tronsmart T6 jakiś zupgrade'owany, a to, moi drodzy, Hama Twin 2.0. Hama Twin 2.0, która może być właśnie takim jednym głośnikiem mono, albo może być dwoma głośnikami, ale zaraz to pokażemy. Stereo. W tej konstrukcji najpierw może omówmy, bo tutaj mamy oczywiście taką tkaninę charakterystyczną dla tego typu głośników. Tutaj nic zaskakującego, bardzo dobrze jest to spasowane. Przyjemna w dotyku. Tak, na jednej z krawędzi logo Hamy znajdziemy, na drugiej też znajdziemy podobne logo Hamy, tylko że odwrócone. I na membrankach pasywnych również. Tak, na membrankach mamy już. Bardzo ładnie wygląda. Ładnie wygląda i te membranki też takie winylowe, fajnie wykonane. Przyjemnie to naprawdę wszystko tutaj zostało wykonane. Poza tym ta guma też miła w dotyku, ale guma, która się rusza i możemy się zastanawiać, co się dzieje. Ale to zaraz, bo też możemy sobie głośniczek tak zaczepić do czegoś. 765, dobrze mówię, 745 gramów waży taka jedna cała konstrukcja. Niedużo. Niedużo, ale też z drugiej strony dobrze został ten głośnik w tym kształcie wyważony. Natomiast mamy tę gumkę, tak? Ona wydaje się, że coś tu kiepsko spasowali. Dlaczego ona tak odstaje? Strzelać można jak z majtek. Z Cotton Worldu. Jak z Cotton Worlda albo dziewczynie tak ze stanika można z tyłu podejść i strzelić. A później się w czapę dostawało. A tam się w czapę dostanie, aczkolwiek tutaj możecie sobie postrzelać i w czapę nie dostaniecie, ale rozciągniecie wtedy. Ale możemy ten głośnik postawić w takiej pozycji, jak mamy jeszcze to gumowe etui tutaj gdzieś i on wtedy będzie w miarę się trzymał, jak muzyka będzie grała, to się utrzyma, może też stać tak, w razie czego bez problemu. Ogólnie jest to bardzo praktyczne, aczkolwiek gumoleum możemy zdemontować. Proszę bardzo, konstrukcja już została zdjęta. Wygląda, wiesz co, jak wylinka węża, taka skóra. Zrzucił i będzie obrastał w kolejną. I uwaga, patrzymy, mamy tak, plus, minus, co tu się dzieje? Dwa plusy, dwa minusy. Plus, minus to jedyne, co widzę. Dobrze, niech tak będzie. Zaglądamy na drugie krawędzi, patrzymy, włącznik, coś tu się wydarzyło. I gniazdo ładowania, Ja mam zawsze problem z otwarciem zaślepki, więc panie Sony, spróbuj ty. Nim przejdę do meritum sprawy. Proszę bardzo. O, zaglądamy, tu patrzymy zaślepka, pod zaślepką USB-C. Od razu widać, że nie ma tutaj nigdzie jacka, bo w zestawie też jacka nie było. I sobie myślimy, o co im chodzi? Dlaczego tak mamy? What the fuck? What the fuck? A tak. Mamy parę. I mamy dwa. A propos pary. A propos pary, a pary, pary, para. A propos pary, jak się nazywa para króli? Króli królowa. Parking. Rozdzielają się te głośniki, słuchajcie. I mamy dzięki temu zestaw stereo. Zestaw stereo w jednym. To jest naprawdę coś ciekawego. Aczkolwiek tu od razu muszę powiedzieć, że pomimo iż jeden głośnik ma nóżkę, to ten drugi tej nóżki nie ma. Znaczy też ma teoretycznie okrągłą, ale ten na tej nóżce się troszkę gorzej trzyma. Ten na tej płaskiej, takiej wokół krawędzi nóżce lepiej. Trzyma się lepiej. To też w kontekście, jak będziemy głośniej słuchać jakiejś muzyki z głośniejszym basem, no też się trzyma, ale troszkę już się bardziej chybocze ta jedna konstrukcja. Ale chodzić nie będzie mimo wszystko. Chodzić nie będzie. No i słuchajcie, jak rozdzielimy Twin 2.0, to mamy dwa głośniki, które gabarytami gdzieś będą jak SRS XB13 od Sony, Mouvo Play, który gdzieś tam stoi za nami. No jak takie malutkie głośniczki, też Tracera mieliśmy podobnego, tylko pochylone delikatnie, no żeby ta konstrukcja się gdzieś utrzymała. No i wtedy te głośniki są automatycznie oddzielnymi bytami. Każdy po 10 watów? Tak, z regulacją głośności. Każdy po 10 watów. Jak złączymy, mamy łącznie 20 watów. No i muszę przyznać, że dobrze trzyma się to łączenie, bo jak mamy te głośniki w jednym, to nic nie lata. Jak sobie rozdzielimy, to możemy swobodnie ustawić. Na dole mamy właśnie ten element taki montażowy, łączący ze sobą te dwa głośniki Hamy. Tak, obydwa są gumowane. No i słuchajcie, no kurczę, to jest ciekawe o tyle, że te głośniki, jak sobie postawimy tak i sparujemy je z jednym smartfonem, będą grały jako stereo, ale te głośniki mogą też jako oddzielny byt być podłączone do dwóch różnych smartfonów. Tak, do dwóch różnych urządzeń. Mnie ta konstrukcja bardzo się spodobała, zwłaszcza, że ustawiłem je sobie na przykład pod telewizorem i możemy na dwóch krawędziach telewizora ustawić, dzięki temu głos się fajniej rozchodzi i będziemy mieli stereo. To co panie Adsonie, można słów kilka o specyfikacji, no bo ile można mówić o tym, co tutaj mamy na krawędziach. Ładne to jest, każdy widzi, jak wygląda. Tak, wiecie już, że głośniczki mają 10 watów mocy, obydwa mają 20. Bluetooth, jaki się tu znalazł, jest to 5.0. Zasięg oczywiście to około 10 metrów, chyba że mamy jakieś ściany, wiadomo, to wszystko będzie na to wpływało. To, co najważniejsze, IPX7 się tu znalazł, tak więc naprawdę możemy nawet z nich korzystać na świeżym powietrzu, bez zmartwień o to, że się zachłapią, czy nawet wpadną do wody. Każdy jeden wyposażony jest w baterię 1500 mAh, co pozwoli na odtwarzanie muzyki do 6 godzin. Oczywiście wpływ na to będzie miała głośność. Niestety ładują się dość długo, bo aż 3 godziny. No tak, no mamy ten jeden kabel taki rozgałęziony. Może jak nie ładowałem ich oddzielnie, to może wtedy by trochę przyspieszyło, jakby się dwa jakieś szybkie ładowarki, dwie inne, no ale wygodniej się ładuje, jak się tym jednym kabelem podłączy. No tak, bo wtedy potrzebna jest Ci tylko jedna ładowarka, a nie trzeba kombinować, nie? Dwie. No a poza tym będzie to miało wpływ na podwyżkę prądu. No i jeśli chodzi o specyfikację, to by było na tyle z tego, co widzę. Ja jeszcze patrzę, czy jest coś ciekawego, co tu można dodać, ale myślę, że nie ma nic takiego. No i tym sposobem możemy przejść do odsłuchu, posłuchać troszkę, jak sobie... A no to jeszcze w kwestii specyfikacji w okolicach 90 dB, jak tak stały, grały, a jak był złączony, to 88-87 dB, czyli cichszy był w tym trybie jednego głośnika, można by rzec. No wiadomo, że myślałem, że wtedy będzie głośniejszy. Tak, że jak się połączy w Transformersa jednego, a tu się okazuje, że w parze jednak lepiej jest niż... No i tak, posłuchajmy. Żeby ten zestaw, żeby ten głośnik działał, włączamy obydwa. Najpierw powiedzmy, że tego włączymy, później powiedzmy, że drugiego włączymy. I najważniejsze jest to, że od razu po wyciągnięciu z pudełka, od razu po uruchomieniu głośniki się szukają i się ze sobą łączą. No a potem, słucham? Znajdują się. Parują się ze sobą te dwa głośniki. Jak są wiadomo tym jednym głośnikiem, no to też automatycznie się do siebie zbliżą, połączą. No i jak się parują, to mamy jeszcze szansę na mniejsze hamy. Myślałem, że suchara jakiegoś, już w sumie to był suchar, jakby nie patrzeć. No tak, jest szansa na, powiedzmy. No, dźwięki takie klasyczne hamowe, można by rzec. Może złącz te głośniki. Ja uruchomię. Czekaj, bo to będzie mój pierwszy raz. Twój pierwszy raz, jak będziesz się łączył. Powiem ci, że na początku wcale to nie jest takie intuicyjne. O. Tak, ale potem jak się już załapie, to się uda. To co? Posłuchamy najpierw może troszkę klubowego, trochę elektronicznej muzyki, a potem posłuchamy też w różnych trybach, w tym takim trybie jak stoi jeden głośnik, są kierunkowe. Tutaj mam przetwornik. Chociaż nie, teraz... A, widzisz, jak on... dlatego był cichszy, bo tu jest jeden, tu jest drugi przetwornik. No i rozwikłana zagadka poliszynela. No to takie 360 stopni teraz jest prawie. Bo on powinien teraz stać w tym i tak gdzieś być, nie? O, może teraz Head is Underwater. Znowu złączę. Przewinę. A zmieńmy może na coś rockowego teraz. I jeszcze troszkę hip-hopu na koniec. No i zaszło gdzieś koniec, co nie? Tak się zastanawiałem, do czego mógłbym go porównać podczas odtwarzania i chyba wymyśliłem, ale pierwsza, najważniejsza kwestia, moim zdaniem dużo traci, jeśli jest złożony, bo wtedy te przetworniki mamy rozłożone nierównomiernie. Tak. Zdecydowanie lepiej, jeśli jest rozłożone, ustawione przetwornikami do nas, bo scena jest naprawdę bardzo fajna, przestrzenna, nie jest tak głęboka, jakbyśmy mogli tego oczekiwać, ale naprawdę jest bardzo fajnie. Jeśli byśmy go złożyli i mieli porównać do czegoś złożony jeden głośnik, no to moim zdaniem zdecydowanie flip, nawet u nas jest 4, wciągnie go bez problemu. Tak, w takim trybie połączonym, no. Jeśli grałby tak, to sądzę, że godnym przeciwnikiem, który by pokonał tą Hamę, będzie Sony 13. Nie mam tu 13 w tej chwili, gdzieś tam stoi gdzieś. Sony, no tak, bo Sony też możemy połączyć w pary dwie, tak, nie? Sony 13, bo on naprawdę, Sony jest głęboki, w ogóle on zaskakiwał nas ostatnio, ale też nie patrzyłbym dokładnie na to jak głośnik, a bardziej jak żeśmy rozmawiali przed testem jako gadżet, bo naprawdę ma wiele zastosowań to urządzenie. Głośnikowe, niekoniecznie faktycznie do tego, żeby oddawać niesamowicie jakości muzyki wydobywającej się z niego, bo jest przeciętna. No znajdziemy dużo lepszych głośników. Jeśli będziemy patrzyli pod kątem głośnika, ale jeśli będziemy patrzyli pod kątem tego, że chcemy sobie połączyć je z telewizorem, czy zrobić, słuchać jakichś podcastów, czy tego typu rzeczy, no to naprawdę bardzo fajnie będzie to wypadało. No i za jedną cenę w postaci jednego głośnika dostajemy dwa sprzęty, które mogą działać oddzielnie, co też jest dużym plusem. Tak, no Sony w momencie premiery XB13 kosztował 240-220 zł. No to dwa, to już się do 500 zł zbliżamy groźnie, tak? Jakbyśmy chcieli mieć dwa słoniacze i rozdzielić. Tak, ja sądzę, że Sony w parze grał lepiej od tej Hamy. Mhm. Aczkolwiek tutaj mamy to wszystko w jednym zestawie, kupujemy sobie. Chociaż powiem Ci tak, że jak mamy to ustawione w stereo i leci muzyka klubowa czy jakiś hip-hop, to bas nawet da się usłyszeć. Nawet powiem Ci, że nie gra jakoś tragicznie ten basik na takiej średniej głośności, jeszcze nie maksymalnej. Tak bardziej w charakterystyce kreatywa Mouvo Play, bo tam też ten bas był taki próbujący, że tak powiem, kręcić się i naprawdę rozpętać imprezę, no i tu jest podobnie. Ale powiem Ci, że bardzo fajnie brzmią tutaj średnie i wysokie tony gitarowych. Dzięki temu, że rozstawiamy sobie i mamy stereo, to też słychać tak te dźwięki, słychać jak gdzieś przechodzą z lewej na prawą te dźwięki, no to naprawdę ogólnie brzmienie nie jest złe. No wiadomo, że tak jak Adson powiedział, nie będzie jakiejś mega głębi, jakiejś super jakości, jak w dużo droższych głośnikach nawet, może w porównywalnej cenie, jak mamy mono gdzieś też głośnik, aczkolwiek tutaj rozpatrujemy to w charakterze też nowinki, która nam się naprawdę mega spodobała. Tam o tym możliwości, że możemy rozstawić, połączyć w jeden, że mamy IPX7, to też mega szanuję, mimo tej konstrukcji, że mamy IPX7, to tutaj, że się to Hamie udało, no to trzeba też naprawdę mega pochwalić. Duży plus ogólnie za wygląd, bo jest bardzo ładnym głośnikiem. Dobrze wykonanym. Nie da się do niczego przyczepić. Co mogę zganić? Baterię. No 6 godzin gry za 3 godziny ładowania, no to jest... Za mało. To jest naprawdę bardzo słabo, ale Hama w ogóle ma problem z tymi bateriami, bo pamiętasz to moje radio? Nie internetowe, tylko te poprzednie. Pamiętam. No to ja strasznie ganiłem to za baterię w tym modelu i nie tylko ja, bo widziałem też w komentarzach na YouTubie, że ludzie dokładnie mieli takie same odczucia jak ja. No, coś Hama ma z tymi bateriami nie ale chyba muszą zmienić dystrybutora. Ale coś jeszcze sprawdzę, zadzwonię do Burzyka, który tam siedzi, czy działa. Zrób mi incepcję, powiedz coś, Panie Danielu. Halo. Słyszysz nas? Słyszę Was. W słuchawce? W każdej. Ale jest też tryb głośno mówiący tutaj. Chciałem to sprawdzić, czy to w ogóle działa. I też ten tryb działa w tym trybie rozłączonym, że tak powiem, kiedy się od razu połączy to wszystko. Jest jeszcze jedna rzecz, dla której warto sprawdzić ten głośnik. Muszę sprawdzić jeszcze dosłownie... Ta góra trochę przyjmuje odciski palców przy membrankach. Tak. No nie wygląda to źle, ale troszkę przyjmuje, aczkolwiek jeszcze muszę jedną rzecz szybko sprawdzić. Wyciszam reklamy, żeby ich nie było słychać, bo to zapomniałem. Czy nie ma opóźnienia. Tak jest. Cyk. Szybko przewiniemy. No, gdzieś na kwestię, jak tam nasze gęby gadają. Tutaj mamy takie cyfrowe ANC. A zatem mamy mikrofony do tego, nie ma opóźnienia na zewnątrz i wewnątrz. To tym bardziej sprawdzi się jako głośnik Bluetooth też do telewizora, żeby sobie podłączyć. No i ma większy sens niż jakbyśmy mieli, nie wiem, jeden głośnik podłączyć sobie gdzieś do TV, bo wtedy dzięki temu mamy stereo też i to brzmi bardzo przyjemnie. Ewentualnie gdzieś pojedziemy. Właśnie, cena. Wiem, wyobrażasz sobie jak pojedziemy gdzieś, nie wiem, pod namiot czy gdzieś, gdzie będziemy chcieli sobie z laptopa czy z telefonu film obejrzeć. Dokładnie, wtedy z jednego robimy dwa, cyk, rozstawiamy sobie po namiocie po pokoju i mamy naprawdę bardzo fajne głośnienie. Pod kątem gadżetu to jest absolutnie... Dlatego jestem wybaczyć w stanie temu głośnikowi to, że może to dźwiękowo troszkę lepiej mogłoby być. 320-340 zł, aczkolwiek nawet za 240 widziałem gdzieś przecenę tego głośnika, to za 240 to już jest absolutnie mega, no sztos. Za 240 to no ciężko można byłoby dostać. Tak. No za 320-340 no myślę, że pewnie znalazłoby się głośniki lepiej grające. Albo głośnik lepiej grający, tak można powiedzieć. Open. Naprawdę, bardzo fajna propozycja od Hamy. Hama Twin 2.0. Twin? Twin 2.0. Twin, nie? Twinsy to były słuchawki od Fresh and Rebel. Masz rację. Tutaj mamy Hama Twin 2.0. Interesująca propozycja, nad którą warto się zastanowić. Jeżeli lubicie nowinki głośnikowe i techniczne. O matko, co zrobił z kondominium na tego głośnika. Z Wami dzisiaj Doman. A co? Cześć. Ale ten głośnik tak naprawdę tylko powinno się w tym trybie słuchać. W tym jednego to nie ma sensu. Nie ma sensa. Agree. Odplątałem, żeby nie było. Bardzo dobrze. Jest git.